Na koniec zapytam Cię o temat The Voice, ponieważ to było Twoje wielkie marzenie, ale żeby robić jedno dobrze, czyli Doda Dream Show, to trzeba zrezygnować z czegoś innego. Już wiemy, że być może w Twoim przypadku to The Voice po prostu będzie kiedy indziej. Co sądzisz o tym, że mamy teraz w The Voice zamianę, The Voice Kids mamy zamianę i będziemy mieli Nataszę Urbańską w jury? Ja bardzo lubię Nataszę. Mamy tę samą menadżerkę. Zawsze jej kibicowałam. To była taka dziewczyna, która w teatrze Bufo, w którym występowałam jako 13-latka. Czasami mnie gdzieś odwoziła na pociąg, albo zabierała mnie z pociągu, pożyczała mi jakąś szminkę, bo mi nie było wtedy stać na kosmetyki, malowałam się bacikiem, to mi dawała pędzelek. Taka była bardzo pomocna, więc i ja ją wspieram, przychodząc zawsze na jakieś tam jej koncerty, gdzieś tam cichu jej kibicując, jak wydaje jakąś... Życzyłaś jej rekwizyty na preselekcje eurowizyjne? A no tak, serce. Więc jest bardzo utalentowaną osobą, niestety niedocenianą. I przez to wydaje mi się, że jest niedocenianą dlatego, że po prostu jest zbyt miła. Okay. Jest zbyt miła, zbyt taka może zamknięta w sobie, nie potrafi posukowatemu walczyć o siebie. A ten show biznes tylko takich nie strawi. I jak najbardziej nadaje się do The Voice Kids, gdzie tym dzieciom trzeba dać tą miłą stronę. Natomiast w całym tym biznesie brutalnym dosyć miłych artystów po prostu wciąga się niestety nosem. Prawie do końca mówiło się o tym, że na tym fotelu obok Nataszy może zasiąść Marina. Myślisz, że ona też mogłaby się sprawdzić w tym formacie? Uważam, że artyści, którzy tam występują jako nauczyciele, powinni mieć doświadczenie na tych nauczycieli. Zagrać co najmniej, jak nie 500, to 1000 koncertów. Wiele razy się potknąć, wiele razy wstać, nagrać kilka płyt. I po prostu na to miano sobie zasłużyć. Tak jak ty na Doda Dream Show, zapraszamy Państwa do Polsatu od września. Dzięki bardzo.